Miriam Meckel, List do mojego życia. Rozdział pierwszy, Okno do mnie samej. Stoję przy oknie. W pokoju jest ciemno. Na dworze także. Zwolna pojawia się pierwszy mętny ślad światła. Gęsta mgła rozpościera się w okolicy. Nie mogę dostrzec pobliskich wzgórz, nie mówiąc już o łańcuchach Alp w oddali. Zupełnie jakby ktoś wszystko przykrył gazą. Z lasu po prawej wyodrębnia się grupa drzew, sięgając pustej łąki jak wyciągnięty jęzor lądu. To widzę. Szeregi czarnych pni jeden obok drugiego, po prawej gęsto obok siebie, po lewej im bliżej koniuszka ciągu, tym bardziej żednieją. Stoję tuż przy oknie. Przez szybę czuję, że na dworze musi być zimno. Mój oddech powoduje, że paruje szkło. Powstaje na nim okrągła plama. Kiedy patrzę przez tę plamę na świat, widzę wszystko jakby otulone watą. Nawet drzewa, te najbliżej mnie, pozostają rozmazane. Z zewnątrz nie przenika do mnie żaden ton. Tu, u mnie, panuje cisza. Czuję delikatny, brzęczący dźwięk, który zbliża się i oddala. Zagnieżdża się w moim lewym uchu i staje się częścią mnie. Dawno już do niego przywykłam. Stoję tak sobie i patrzę w mgłę. Wyspa, jaką mój oddech tworzy na szybie, kurczy się z każdym wdechem, aby powiększyć się ponownie, gdy wypuszczam powietrze. Przypomina mi to pulsujący narząd, który się rozciąga, a potem znów kurczy. Siadam w kucki pod oknem sięgającym niemal podłogi. Balustrada balkonu przesłania mi wszelki widok na drzewa, które mogłabym jeszcze dostrzec.